To znaczyło znowu, że zacząłem. To twój problem. Czekaj, może już się skapnęli? Czy to już ten moment? Czy wy już, oni już wiedzą, o co chodzi? Nie, nie wiedzą. Dobra, to im powiedz. Nie, wcale mnie nie słychać. Wcale go nie słychać. Mnie też wcale nie słychać. Jest źle jak było. Mamy chujowe mikrofony nadal. Nie, no dobra. No, ja nie mam mikrofonu. Ja nie. On nie ma. He, he, udało się w końcu. Mamy jakieś tam lepsze, mam nadzieję, że lepsze przynajmniej. Że nas dobrze słychać teraz. Na pewno lepiej. To jest stuprocentowo potwierdzone przeze mnie i przez Światową Radę Internetów w Auschwitz. To dobrze. Tak było. To będzie jedyny odcinek, który obejrzę, żeby usłyszeć, jak ja mówię. A tu jest grób, którego nie wykopałem. Walcie się na ryj, nie gram w tą grę. Znowu. I mam chyba zamiar kupić niedługo DLC, mimo tego, że nie będę na razie na nim grał, bo nie wiem, czy na Steam w końcu wyjdzie, więc będę musiał i tak ten przelewik zrobić. A że niedługo mam zamiar robić przelewik, to przy okazji zrobię sobie taki drugi przelewik. To jest skałka a nie, bo będą wychodzić gnoje i nie chcę ich tutaj. Tu jest jakiś krzok, ale po... O, tam jest zbroja. Czemu tam jest zbroja? Tu jest królik. To zbroja ma 19... To nie jest dobra zbroja. Obiecuję wam, że to nie jest dobra zbroja. Zjemy sobie coś. Okej, jest spoko. A, kamieni nie mieliśmy za dużo. Nakopiemy ich. Czyli już mam ich 17, dobra. To więcej by się przydało. A ty nie grasz Don't Starve? Nie. Ojać. Bluźnisz, synu, bluźnisz. Co do tych mikrofonów, to jakby ktoś się interesował, to są Trust, czy Trust, Stars. Tak. To są dokładnie one. I są fajne, muszę przyznać, bo jest taki na stojaczku, możemy go sobie wyjąć, jest wyłącznik, czyli taki jak chciałem. Szumy są mniejsze, ja mam ustawione na wzmocnienie 20 dB, Snowman na ile to masz? Ja mam na 40. No to mam na 40. Ale ja przez to, że nagrywam, wolę, mogę sobie później podgłosić, ale jak widzę w Audacity jest w miarę głośno, a szumiki sobie mogę wyciszyć, bo są malutkie. I właśnie o to chodzi przede wszystkim, żeby tych szumów nie było, a kiedy bym odszumiał, żeby te szumy nie były takie różne i wtedy przez to wychodziły takie dziwne odgłosy. Mój głos był spieprzony po prostu do dupy. A teraz mam nadzieję, że tak już nigdy nie będzie. Ło co? A nieważne, później ci może powiem. Może. A mi nic nie chce mówić. Piszcie w komentarzach, że ma mi mówić wszystko. Nie. A jak cię załatwiłem, kurwa? Ziomek? Dobra. Nie. Tak? Nie. Tak? Nie. Tak? Okej, okay, tego nie było. Ale już jest ciemno, czemu ja tu nic nie widzę? Czy ja tu byłem? Nie, nie było mnie tu. Twojego brata słychać znowu, weź go tam. Włącz mu jakąś rundę w LoLu czy coś, żeby się zamknął na chwilę. No, rozłączył się znowu. Właśnie dlatego on gada, bo ma rundę w LoLu. To mu wyłonycz. Wiecie co zrobimy? Bo nic nie widzę. Okej, tu już wszystko, tak? Tam jakieś nietopery. Dobra, teraz musimy zejść tam na dół. Chwilka. O, i tam jeszcze będziemy musieli pójść i tu do końca. I będziemy mieli zbadaną tą część wyspy. A później się wybierzemy najprawdopodobniej tam. Ło. I waboły będziemy chcieli sprawdzić, żeby kupę nazbierać na kolejną zimę, mieć więcej farmów i w ogóle być zajebistym. Te krzaki powinienem wykopywać, ale mi się nie chce. Nie będę tak robił. Tu sobie pozbieram takie rzeczy. Drewno mi się też przydało pokopać później. Czy ja... Oj. Nie tak? Czy ja tu byłem? Przybliż się. Tam są chyba dziury w wodzie, więc... Tu już byłem. 73 dzień. No, nice! Lubię to. Sobie rozłupiemy. Fajnie. Nie, tego nie zbiorę, to jest kupa, nie chcę. Wyjdź.
Nie wiem po co w ogóle to dodali, nic się z tego nie robi takiego ciekawego i kupa. Mamy mało drewna, to będę chciał teraz ściąć sobie tak z dwa staki, dwa razy po 20. I wrócimy do bazy, odłożymy to. I dalej będziemy latać za tymi drzewostanami. Co ja tu klikłem? Okej, okay, i kopiemy. Bez obawy przed panem złym. Okej. Okay. Zaraz to posadzimy najwyżej, jakby stał jakiś tutaj, jak go dobijemy, bo w czasie lata to mnie to jakoś nie martwi. No i 20 stopni i tak mamy, nie wiem czemu. Ale to nic, nie znam się nie stanie, kiedy jest tyle. No oprócz tego, że psychika nam znowu spada. O, jest pełnia. Jakbym miał akurat DLC, to by było fajnie, bo bym mógł sobie latać po całym tym i fajnie by było w ogóle i fajnie. No nie? Nie. Tak by było. Nie, tak by nie było. Tak by było. Dobra. Tu są jakieś pieńki, to też sobie je wykopiemy. Gdzieś tu były. Jest. I kolejny. Jeszcze nas tu nic nie zje chyba, okej. Okay. W ogóle jaki to daje Sanity 10? A ile ich potrzebuje do tego takiego swojego mieczyka, którego gdzieś tu widziałem wcześniej? A już go nie widzę. A może przepieczemy to? O, teraz jest fajny nawet. Helta 9,8 oddaję. Ale zjemy to sobie. Fajnie. Fajnie, no. Ja cię. Dobra, mam 97 tego no. Cycko Sośka. Chester, co ty masz przy sobie? Powiedz mi jeszcze. Oho, czyli jej amulet na życie to kupić. Amulet na życie. Co? Tak się mówi. Dobra, tego nam nie będzie potrzebne. Tego nam nie będzie potrzebne, Andrzej. Andrzej, tego nam nie będzie potrzebne. Dobra, to sobie zrobimy tak. Tu jakieś jedzonko, jeszcze to przestawimy tu. Tu mamy te dzidy piękne. No i ten popiół mi tu już zostanie. Wow. I zmierzamy dalej. W poszukiwaniu dobrości. I złości też trochę to może fajnie, być. Masz i tak zginiesz. Okej, okay, znaczy... Póki jest lato, to na pewno nie. Czyli to taka wiosna tutejsza. To, i tak zginiesz. To raczej nie zginę, więc się możesz tam, wiesz, cieszyć z tego powodu, a ja będę żył sobie dalej. Zginiesz. Tak nie myślę. Jak ty? Ja tak nie będę. Ja ci tak mówię i tak zginiesz. O lol, nie chciałem tego zrobić. Plant. Dobra, dajcie mi siekierę, jeszcze sobie pokopiemy drewno. Przy okazji, jak tu zapierdzielać będę. Okej, okay, jeszcze się troszkę odsunę. Może wytestujemy, to będzie taki testowy odcinek przy okazji, jak z tymi odległościami od mikrofonu będzie to wyglądało. Łop, łop, łop. Coś mi tak zaszumiało, dziwnie myślałem, że to na początku Krampus, ale przecież mam 0 na 30. Może drzewiec tak na mnie krzyczy teraz? Nie wiem, nie This wiem. This item is not available. A w co ty grasz? Nieważne. W kijek prawdy? Nie no, nie gram na razie, ale przeglądam sobie przedmioty w lolu. Aha. Żal. A w sumie zagram sobie w kijek prawdy. Kijek prawdy, super, zajebiste, fajnie. No, to jest bardzo fajne. Znaczy nie grałem, ale widziałem, no śmieszna jest przede wszystkim, no co by tu więcej mówić, śmieszna. Jest śmieszna i chora. No to wychodzi na jedno, bo po prostu jak usłyszysz coś głupiego, to się śmiejesz z tego powodu. Ale nie aż tak głupie. Mam birdlinga. Aha, bo jest poniżej stół, dobra. A to może inaczej, tą stronę najpierw pójdziemy. Nie. Tak? Nie. Ja tak każę. Ty tak będzie. Co na takie dziwne to drzewo? Bo mogą. Skopę je, bo się ich boję. A to ja tu jestem. The stick of truth. Yeah. Okej. Okay. Oj, ty siekiera zasrana, co ty robisz? Czemu się kończysz w takim momencie w ogóle, jak ona śmie? Bo może. Nie może i koniec, Andrzej. Może. Nie. Znowu mnie zaatakuje ten mutant. No ja tu słyszę dziwne dźwięki, boję się. I tak zginiesz. Co cię to za różnica?
Znaczy tutaj w tej grze chodzi o to, że im dłużej przeżyjesz, tym lepiej, nie? Tak, no ale ty gra. Nie musisz tyle przeżyć. No ja bym chciał 100 dni tutaj zrobić. Ha 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 ha. Na tej postaci. Znaczy miałem już dużo więcej tych, miałem chyba 600 coś, ale to za starej takiej tej, co tam się praktycznie nic nie robiło i nic się nie chciało zabić. Więc nie wiem, czy jest się czym chwalić tak super bardzo. Zajebiaszko. Dobra, co tu jest? Czy tu jest jakieś tajne przejście gdzieś, gdzie mnie nie było? No, coś tu może będzie. Atakują mnie nazi zombie. Nazi zombie płody. Nie, tylko nazi zombie. Okej. Okay. To nie przeszkadzam. Same kamyki tutaj są. Znaczy, no jak będzie nam były potrzebne, to tu przyjdziemy. Okej. Okay. Zostały mi jeszcze dwa, to teraz będziemy się zmierzać w tym kierunku się. I tu sprawdzimy, co jest, a później ewentualnie tam i wrócimy do bazy. Mam nadzieję przynajmniej, że się uda. Drewna trochę mamy, jest ok. Jeszcze tutaj jest to wormhole, ale nie mam na tyle tego sanity, żeby się bawić w teleportację. Więc podziękujemy. Za co ja mam? Aha, zjadłem to. Myślałem już, że mi się znikąd wzięło. Dobra, to zdejmij, bo potrzebuję trawy zwyczajnej, a nie takiej jakiejś magicznej. Wykopanej. Wykapana. Andrzej. Dobra. Tutaj. Tu jest ten koalfa na tej wyspie, muszę też pamiętać o tym. A póki nie mam lodówki, to nie chciałbym go zabijać, bo to by się mijało z celem zabijania jego. Bo tą trąbę trzeba przechowywać, to mięso z niego i tak dalej. Co ty gadasz? O, tak jest. O kurde, tu jakieś tajne tak miejsce. Było. W ogóle, dobra, odświeżymy sobie trochę tutaj te nasionka. Czy ja tu był? A tam u góry jeszcze coś. Ja pierniczę. Co się dzieje? Łob, łob, łob. Kurlik uciekł. Night will be soon. Okej. Okay. Zapamiętam. No i znowu nic nie widać, a ja tak nie lubię. Bo słońce dzisiaj świeci, w ogóle jest chyba 17 stopni. Wow. Wow, wow. Aha, i wyszedł nowy update do tego DLC dumpsterowego. Są jakieś rakuny, czyli to są te. Szopę pracze, ale one działają trochę jak koty, że żygają takie kłaczki i wtedy z tych kłaczków może... Znaczy, z tego co oni wyżygają, mogą na przykład być żywe króliki i tak dalej. Takiego warto nakarmić badylem i on łazi za nami co jakiś czas tam, zabija te ptaki tak samo, bo ptaki przed nim nie uciekają, bo są na tyle głupie, on je zabija sobie spokojnie i fajne to jest właśnie. Fajnie, że nazi zombie rzucają we mnie granatami, super. No fajnie, fajnie, podoba mi się to. Aha, i jeszcze co doszło, nowa postać, Wickfried się nazywa. Też dosyć fajna, no taka jest walcząca wikingowo-babkowa babka. I jest fajna, silna, dostaje chyba 4 mięska, to takie dobre na start. Później dostaje... Co jeszcze ona tam dostawała? Dostaje specjalny hełm i specjalną dzidę, która sama też może zrobić później. Je tylko mięso, to tak jak Weber był zapowiedziany, był też w teaserze, więc myślę, że będzie Weber nadal w grze. I no tam zostało tu kilka rzeczy dodane nowych, które pozwalają przyzwać nam na przykład tego jakiegoś giganta, ale ten gigant to jest na razie tyle, że trzęsie się ziemia i spada na złapa, która nas zabija. Więc jeśli ktoś ma DLC to i chciałby przeżyć trochę dłużej na tym, no to nie radzę po prostu przyzywać tego giganta, bo to na razie bodajże nie jest skończone i gigant nie działa do końca tak jak powinien. Muszę wiedzieć. Rozpalimy ognicho. Okej, okay, pozbieramy trawę. Trawę! John Travolta. O, ja tu mam króliczki przecież, ja pierniczę, zapomniałem o tym. Może mi się uda jakoś gdzieś je zmieścić. Taką mam przynajmniej nadzieję. Tu sobie rozpalimy szychami. Okej. Okay. Serio? Co? Tak. Jak się w tej grze wchodzi do Kanady, to masz grę 2D. Jakieś kwadraciki, jak Mario. Czemu? No bo tak jest w tej grze Kanada zrobiona. To super. Dobra, robimy tak. Psychika mi spada, nie. Jak to wygląda? To mają jakieś czarne plamki w ogóle.
Dziwne, dziwne. Tu mamy w miarę odkryte. Tą samą wyspę też mamy w miarę odkrytą. Tutaj został ten teren do odkrycia, tu i te bagna. Myślę, że za tymi bagnami będą jakieś skarbiki schowane, więc przydałoby się tam też przejść jakimś cudem. Wołają cię! Słyszę! Na nagraniu będzie. Dowód nam, że go wołają. Dobra. Co by sobie tutaj zastakować? Żeby się nam nie rozwalało po całym tym i żeby móc zebrać... To ja zaraz wrócę. Okej. Dobra, no to... Oj, przyciszyło mnie teraz. Dobra, to nic się nie dzieje. Pójdziemy sprawdzić teraz króliki. A właśnie, jeszcze to zostało zmienione, że teraz jak się króliki trzyma w takiej formie prawie żywej, tylko właśnie więc króliki trzeba go zabić, to one mają nadal pasek. Takie jak tutaj, no, roślinki i jedzenie ogólnie. Czyli mogą się zepsuć, no. Pasek świeżości. O, powiedzmy, że tak. Tak samo jak na ten mózg, czy tam sanity, powinno się mówić poczytalność. Pasek poczytalności. O tym się też niedawno dowiedziałem. Birdlingi mam, fajnie. I pułapki mi się popsuły. Dobra, gdzie mam jeszcze pułapki? U góry. A i tu też są złapane birdlingi. Fajnie. Tu jeszcze pułapkę dostaliśmy. Okej. Dobra, i sprawdzimy sobie jeszcze, czy tu jest kupa i czy bawoły, wabołowa to są złe, ale są za daleko, nie chce mi się po nich iść. Jak cię mi się... Oj, patrzcie, jak się fajnie wieczór wydłużył. O, taki króciutki tutaj jest noceł teraz. Dobra. Te birdlingi to można je tylko dla brody przynajmniej mi się wydaje zdobyć i tą brodą coś tam można sobie, wiecie, wykombinować, bo... No i ewentualnie do jedzenia to mięso właśnie. Może ich pozabijamy trochę. O, dostałem mięso, drugie mięso, czwarte już mam. O, broda pierwsza. I druga broda. Z nich można też dostać Nightmare Fuel i właśnie dlatego ludzie je zabijają najczęściej. No i starają się zdobyć ogólnie. Okej. Ty, Śmiko, masz tu gdzieś domek. Nie masz? Zabrałem ci go pewnie. Zły kurczak jest zły. No dobra, trzeba będzie sobie zrobić cukieraski bodajże, no. Żeby sobie tą sanity jakoś... Tą sanity. Pewnie tak w nocy łapy przyjdą, bo teraz jakoś ich częściej przychodzi trochę. Bo jak wiecie, do Donsterwa nadal są takie miniaturowe aktualizacje, które coś tam zmieniają. Niby miniaturowe, ale nadal to dosyć odczuwalne jest. Właśnie ostatnio podobno zmienili to, że... A raczej zwiększyli to, że pojawiają się te... Że pojawiają się te łapy. Dobra, tak się właśnie to robi. Zabijają się. Okej. Okay. Ja sobie wchodzę. A czemu mnie bijesz tak mocno? Dobra, wszystko zjedli, to nie będę tam leciał. Tutaj tak szybko drasta, więc... No, jeszcze sobie pewnie zniszczyłem. Co tu się stało? Idź stąd! Idź stąd! No nie czopaj tego. Ja pierniczę, roślinka mi wyrosła w środku tego. I co ona mi zabrała? Ona mi rzeczy pozabierała stamtąd. O ty ciulu niemyty. Dobra, nie nosz tego przypadkiem. No, zrzuć to teraz. Jaka ona jest... Ja pierdzielę, wkurzamy teraz mocno. Dobra, później to poprzenoszę. Teraz by się przydało to wszystko odstawić jakoś. Tu sobie ustawimy to. Okej. Chest. Czy my tu mamy gdzieś miejsce na te rzeczy, że nie wiem... Tu jakieś sieci, tu kupa jest. O, tu tą kupę mogę zabrać stamtąd. Którą wysrała tutaj, bo coś mi zabrała oczywiście, bo czemu nie? Pewnie coś ważnego, ale... Że się nie będę spierał z nim teraz o to. Bo nawet nie wiem co. Okej. I złotko. Złotka tu nie mam, pewnie mam w chesterze. Wszystko inne mi się przyda. Tych kamieni 15... Nie, w sumie tych kamieni nie będę zbierał. Czy tu mam miejsce na to gdzieś?
Nie, to sobie walniemy. Okej. Okay. Drewno miałem w tej skrzyni. Tak, okej. Okay. Teraz bierzemy sobie roślinę kolejną. Nie, tego nie zbieraj na razie. Dobra, to przeniesiemy tu. Okej, okay, to też tu. To też. Tą łopatę mogę tu walnąć. No walnij gdzieś tu. O, matko, ta roślina. Dobra, dobra, dobra. Tą roślinkę do Chestera. On już ma dwie roślinki. Okej, to poproszę od ciebie, to... No i to mogę też trzymać ze sobą. Spoko, spoko. Pszczółki się pochowały. Dobra, w nocy sobie tam... Zaraz sobie zbierzemy to. Co narobiły z tego miodu. Ale zdejmiemy to najpierw, okej. Okay. Au. Już. Andrzej, cofaj. No proszę cię. Dziękuję, pszczółko. Ponieważ bardzo potrzebujemy cukierków, będziemy musieli pozbierać tych miodowych ludków trochę. No jak mnie ubiły! Okej, póki jest wieczór, to możemy to robić na spokojnie, bo uciekniemy sobie tutaj daleko i one nas zjeść nie powinny. Jednakże w nocy może nie być tak kolorowo. No jak? Okej, 107 HP. Jest dobrze. Dobra, lepiej. Już, idź. Andrzej. Okej, okay. Następny załatwiony. Znaczy chciałbym to zbierać tak w miarę co... Jak tutaj będzie coś napełnione, żeby tego mieć jak najwięcej na zimę kolejną, bo... To, że przestanę nagrywać z tego, jak już będzie setny dzień, o ile przestanę, bo nie wiem. To nie znaczy, że grać też przestanę. Będę miał taki luzik, że mogę sobie grać kiedy chcę i nie muszę nagrywać. Żeby nikogo nic nie ominęło. Okej, okay, kolejnego sobie otworzymy. B-boxa. O, nie ugryzł mnie. Fajnie, uciekaj zaraz. Uciekaj. Zostaw mnie już. Idź. No, dobra. Chyba musimy je troszkę wyprzedzić, żeby już sobie odpuściły z nami walki. Dobra. Au. Okej. Okay. Ej, bo już się noc zrobi, będę musiał uważać teraz. Co tak fioletowo? Kurczę, 84 psychy. Już te szumy takie straszne i w ogóle jakby się było... Okej, nie ugryzły. Uciekamy, żeby być jak najdalej. Już, wraca. Dobra. Okej, resztę zbierzemy rano. I robimy sobie teraz... cukieraski. A resztę pozbieramy tego za 3. Ewentualnie więcej trochę. Okej, 4. I zrobimy sobie teraz więcej tych cukierów. Aj, nie tak. Wróć, Andrzeju. I tak. No, tak się robi, żeby właśnie zaoszczędzić miodek, ponieważ miodek... A borówki to są dwie różne rzeczy, które bardziej się opłaca jedną, a nie drugą robić, jeśli rozumiecie. Okej, okay, jest przyjemnie w miarę, cukierachy. Zjemy je wszystkie naraz. Ile dodaje jeden? 15. To 5 razy to jest 60-75? No chyba tak. To już jest dosyć dobra liczba. Okej, okay, dawaj. Tylko, że do tego czasu nam zdąży to jeszcze spaść. To jest smutne. To jest smutne! Dobra, zrobimy sobie już następne mięska. Okej, okay, kolejne. Jeszcze jedno jestem w stanie zrobić jak na ten moment. Dobra. Bo jeszcze teraz pozbieramy tego miodu trochę. Okej, okay, zjadam.
353. No dobra. Tylko teraz musimy sobie zjeść jeszcze potionka. Dwa w sumie. Dobra. Tutaj nic nie ma, to tu sobie odłożymy w ten sposób. O, i zrobimy tak. Zobaczymy, co z tego nam wyjdzie. Zbieramy kolejne ule. Au. Teraz mi zadały 3. Czyli musiało mi uderzyć kilka. Aha, jeszcze mnie gonisz. Dobra. Zaraz, musimy ją wyprzedzić o jakiś tam kawałek centymetra. Nie wchodź to. Świnio. Dobra, teraz pozbieramy jeszcze te, co nam tu wyrosły. Tego nie, tego na razie nie zbieramy. Dzwonią do mnie. Jakieś pany. Pozdrawiamy panów. No, tu już kolejny miód, jak widzicie, się robi, więc... Aj. Pszczół mamy tu multum. Szumi i w ogóle jest zajebiście, bo przydają się pszczoły bardzo, jak widzicie. Głównie dzięki nim przeżyłem. I są fajne. Dobra, wszystkie zbieramy, wszystkie. Przydałoby się też niedługo jeszcze tych motyli więcej narobić, chociaż nie wiem, czy to się opłaca. Nadal. O! Przy takich wynikach. Ok, zbieramy szybko. Dobra, i teraz uciekamy już. Wszystkie naraz, zbierzemy troszkę życia, się straci, ale to nic. Dobra, wiemy. I ostatnia osoba odpuściła, ok. No, dropaj. Misiu, pysiu, zdzisiu i tak dalej. Dobra, tym guanem sobie tutaj tego krzaczora ostatniego sfertylizujemy, bo jak widzicie, to nam nawet obrosło ładnie, a niektóre to już odpadają po prostu. Dobra, to zjeść lepiej w tym obszarze. Zrobimy sobie jakieś coś w ten sposób. Nie wiem, co z tego wyjdzie. Pewnie jakieś kupne, dupne, nie do zjedzenia. Tą brodę by się przydało gdzieś odstawić. Tylko pomyślmy, gdzie... No nie tutaj raczej. No tutaj też raczej nie. O, powiedzmy, że tu. Okej, tu będzie dobre miejsce na brodę. Deszcz zaczął padać, psychika mi nie spada. To też dobrze. Okej, może sobie zrobimy z tych sieci, które mamy, top hata. Co by nam podnosił psychikę. Bo nam to nie zaszkodzi na pewno. Okej. Tam nam się coś gotuje. Myślę, że możemy wyruszać na spokojnie. Mamy 4 spore dania i 24 miotku, jakby jeszcze nam to brakowało. A po drodze mam nadzieję, że coś znajdziemy. Pytanie, czemu top hat przestał działać? Aha, działa nadal, tylko że mi teraz psychikę obniża, ponieważ jest deszcz i nie ma tu ognia. Świetnie. To jeszcze się też oczywiście przydało bardzo, ponieważ dzięki temu obniżyło nam psychikę. Tak, na raz. Uderzyło i nie ma w psychiki. Bo dopiero co ją odrodziłeś do 153, a ona powinna mieć maksymalnie 250. Więc do pełni szczęścia brakuje mi jeszcze setka. Nie cała, ale brakuje. Dobra, to sobie zbierzemy. Nie wiem, co zrobi pojedyncza czatrawka. To jest kolejny koalefant, bo koalefanty na każdą wyspę to takie, wiecie, tu jest podział na te wyspy, powiedzmy, nie? Tu jest jedna wyspa chyba, tu jest druga, trzecia. Tu jest, powiedzmy, czwarta, o, to. To jest piąta, szósta, siódma, ósma i dziewiąta. Nie wiem, ile tych wysp miało być, ale wydaje mi się, że tyle akurat. Więc tak miało być. Tutaj mamy to jeziorko i w sumie gdybym zrobił sobie sieć, znaczy wędkę, tak, to nie byłoby to zły pomysł, ponieważ to jest akurat w takim łatwym dostępie, bez żadnych potworów na bagie, na bagnach i tych komaro-cośków, nie pamiętam, czy to były komary dokładnie. Okej, tu sobie odłożymy. Dobra, teraz jak spada, oj, bardzo spada, to lepiej to obniżyć, spadanie jej. To jakiegoś króliczka sobie zachowamy. Zobaczymy, jak tam wabołe się żyją. Żyjecie, ziomy? Halo? Kupa jest. Waboły mają czerwone duby? Nie mają. Okej, to można zbierać na spokojnie kupy. Można nawet posiedzieć trochę z nimi. Tu w ogóle pingwiny chyba mieli. Ale mało tych wabołów. 4 i 2 potomstwa? Nie, 3 potomstwa.
Tylko dwie kupy. Ziomki, co by nie stracić nic w ogóle? O, tu jest... Tu mi się wydaje, że będzie więcej wabołów. Tak, bo tutaj jeszcze nie zwiedzaliśmy. No i to mnie cieszy. Tam była ta farma, taka zobaczymy, co tam słychać, bo moglibyśmy tam... O, jest kwiatuszek, ło! Mogliśmy tam zostać na noc na przykład. Chociaż na razie nie widzę sensu, ponieważ jest jeszcze jasno. Na tyle, żeby sobie posiedzieć tutaj gdzieś, poszperać. To jeszcze daleko mi się wydaje, będzie sięgało. Tu ile jest tych oczek, Jezus, tam pewnie tyle żebrze się nie da wejść w ogóle. Tam to tylko zimą można zwiedzać. Takie buty. Dobra, tutaj sobie środek zwiedzimy, żeby móc już tam w miarę po krawędzi chodzić. Ja tak ciągle sprawdzam tą mapę, ponieważ chciałbym mieć już całą tak ładnie odkrytą i nie mieć powodów do zmartwień, jeśli o nim już by chodziło. Okej. Tu już jakiś terenik zielony. Pseudo. Bo jakiś taki ciemnozielony, czyli ten leśny. Biom. Nie lubię go strasznie. Ten taki zielony, jasny, on jest fajny, ale nie osiedliłem się w nim. Niestety, ponieważ tam nie było nic ciekawego. No tam, gdzie jestem, to myślę, że taka dosyć fajna miejscówka, ponieważ jest tu jakaś zagubiona pszczółka. Jest dużo drewna obok, świnki były też niedaleko, król świński. Tak w miarę spoko, wydaje mi się. Dobra, jeszcze tutaj troszkę pozwiedzamy, z tym najwyżej, o. Bo zaraz noc, to trzeba będzie już załączyć sobie jakieś światło. Okej, tutaj kawałek jeszcze. Dobra, mamy światło. Idziemy tam. No, niestety mi jakiś czarny placek został, ale już przeżyję. Dalej gadasz sam do siebie? Tak. Do widzów gadam. Ty w ogóle nie szanujesz ich, traktujesz ich jak śmiecie, czy jeszcze ktoś. Ale u ciebie w domu mówią, że gadasz sam do siebie. Ale u mnie w domu nikogo nie ma. Nieważne, ale tak u ciebie mówią. Dlatego prowadzę z tobą tą serię. Ty prowadzisz, ty idziesz, ćpoż tam jakieś marihuany i później wracasz po 20 minutach i... No, człowieku, jak wesoło mi to. No widzisz, opłaca się takie coś robić w ogóle. Ludzie, ćpajcie marihuany. Tu mam darmowe pole w ogóle tego, bo jak wiecie, że jak tego nie przesadzicie, to będzie odrastało przez jakiś czas. Tak mi się przynajmniej wydaje. Wynajmniej przydaje. Nie, bo znalazłem wcześniej takie ładne pole z trawą i teraz ona odrasta cały czas. Fajnie. Fajnie. Troszkę jej sobie nazbieramy. Jeszcze badyle są. Dobra, no to gdzie by tu iść? Tu chciałem ten zielony teren zwiedzić. Teraz trzeba uważać na żabki. Siema, ziomy. A tu są kwiaty! Uhuhu. Odejdź. Dobra, kwiatek. Kwiatek. O, tu są szerszenie! Jak ja tego dawno nie widziałem. Ja myślę, że to usunęli w końcu, bo niektóre rzeczy dodają, a później usuwają. To fajnie. No bardzo. O, tu ile kwiatków, ile pszczółek! O Boże, to dlatego, że tu są szerszenie. Pstułki? Pstułki. Jak już kiedyś będę tak... Pewnie w dalekim poziomie rozwinięcia, to tutaj sobie coś ogarnę z tymi miejscami. Jak podejdę... Tak, wyskoczę do mnie. O fuck, o fuck, o Ale tu można sobie ładnie psychikę naprawić, jak ja to zrobiłem. Ała! Ale za to zniszczyć zdrowie. Kurczę, ile tam jest kwiatów. Jak ja bym miał do nich dostęp cały czas, to byłbym przeszczęśliwym człowiekiem. Ale dzięki temu, że zwiedziliśmy to miejsce, ja mam 236 psychiki. Co mnie cieszy. Dobra, tu sobie chyba zużyłem, dlatego tego nie ma już. A mogę mieć jeszcze więcej tej psychiki. Tutaj trzeba będzie przyjść kiedyś naprawdę dobrze uzbrojonym i podpalać te ich ule. Ewentualnie zbierać inne, to takie dobre ule. Właśnie takie mam rzeczy w planach. Czy ja tu podejdę? Dobra, zrobimy sobie znowu YOLO akcję. Będziemy tu biegać dalej. Dobra, i tu jest kolejna wyspa. Oh my godness.
Dobra, zostawiłem ją w spokoju. Gdzie ja jestem? O ja cię pierdzielę! Kurczę, okażeś polos. A tam jest niebezpiecznie, naprawdę, uważajcie, jak takie miejsce znajdziecie, to jest... Śmierć na miejscu, ludzki. 250 psychiki! Ja mam pełną psychikę! Tego to ja dawno nie widziałem. Dobra, zbieramy. Tu są rzeczy w ogóle jeszcze do zjedzenia. Ja nie mogę. Będę się tu musiał po zimach wybierać często, ponieważ tu jest jeszcze tyle kwiatów, tyle do zrobienia. Tu tyle... O Jezu, ja mam marchewki, ziomek! Ja myślę, że to wymarło w ogóle. Tak fajnie wrócić czasem do takich tereników, gdzie jest tak porządnie, zielonie, spokojnie, trawa, wszystko rosną, drzewa piękne. Wow. Zaraz wybuchnę airfoilą. Umiesz tak? Dobra, tu podejdziemy do końca, tu już nic nie ma, to idziemy tam do góry. Wiecie co, to będzie już ostatni dzień, 78, ponieważ i tak już przesadziłem, jest 36 minut. What? Ale tak jak mówiłem, w tej grze się fajnie gra i polecam grać w tą grę, bo się fajnie gra. To jest moja argumentacja, niech pani od polskiego teraz przyjdzie i mnie pochwali. Dobry żart. Bardzo. Bardzo. Okej, okay, ale tu jest naprawdę zajebiście dużo kwiatków. Dobra. Ty, ja już mam 10 marchew... Marchwi chyba, nie? No. Teraz już 11. I kolejne pszczołowiska. Znaczy, to jest tylko jeden ul, ale widzę kwiatów więcej, więc na pewno tu jakieś będą. Co, się wkurzyłaś na mnie? Nie? Tak. Ja tu muszę, wiecie, z czym przyjść? Z tym, z łapaczką i będę łapał motylki. A później przesadzę te kwiatki do mnie. Dzięki tym motylem oczywiście. Ja cię pierniczek, ja dawno tak jedzenia dużo nie miałem. Jak to wygląda? To jest naprawdę duża wyspa. No to zwiedzamy powolutku. Myślę, że całe lato nam to zajmie zwiedzanie tego miejsca. Do końca, ponieważ zima będzie tak około 90 dnia. Czyli nam zostało już 2 tygodnie. Niecałe. Więc tak chodzę, zbieram to jedzonko, a lodówki nie mam i się zepsuje i tak. Nie wiem, czy jest sens, ale zbieram. Zaraz, czy ja tu ładnie tak ładnie dam. Tu nieładnie. Tu podejdę. Tam coś jeszcze jest! Ja pierniczę, jak tam dojść. Ej, ta mapa jest ogromna. Jak mi przykro. O, już wiem, jak tam dojść. Nie! Ej, stary, ja nigdy tego nie zwiedzę. Do końca. Dobra. Pszczółki się pochowały do ulów. Okej, okay, chodzimy dalej. Dobra, to na razie sobie odpuścimy. Tą taką jasną część sobie zwiedzę. Okej, okay, nie mam już tego. A jakby tam coś było, to nawet tego nie zauważę, bo jest ciemno dosyć. Czyżby tu była kolejna jakaś taka wioska świń, czy mi się wydaje? Ja pierdzielę! Co to jest w ogóle takie wielkie? Nie wierzę w to, co widzę. Nie wiedziałem, że mapy w Donsterwie takie mogą być ogromne. Chyba mi się cholernie wielka wygenerowała, bo... Po prostu tutaj zanim to obejdę... No, słowa nawet nie mogę znaleźć na to. Łop, tu jest jeszcze jedna marcheweła. Marcheweła kolejna. Co tu jest? O! Czyżbyśmy znaleźli te tereny takie, gdzie są... Tak, znaleźliśmy te tereny. Tutaj są... O, te duże ptaki. Jest! Będę miał lodówkę! O, albo nie. Chodź do mnie. Misiu. Obudziłem tego wielkiego. O, ja pierdzielę. Ziomek, jakiś cymbał do mnie lata. Trudno.
Dobra, uciekamy stąd, uciekamy. La 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 Amba Fatima. On rozwala wszystko, czupu kamienie, wszystko rozwala. Super. Dobra, w końcu mam lodówkę. Znaczy mam na lodu. Co się dzieje? Ziemia się trzęsie. To by oznaczało, że umrzesz. Ej, co tu się dzieje? Czemu się trzęsie ziemia? Bo umrzesz. Ej, co jest? Ja pierdzielę. Boję się tej gry. Dobra, escape. I emocje jak na stojące klaskanie na grzybach. Pozdrawiamy. Co? Dobra, nieważne. Nie wiem, co się dzieje. Naprawdę, nie wiem i ja się nie mogę doczekać kolejnego odcinka. Nawet ja. Będę oglądał. Jak się podobało, to liki, a jak nie, to nie. I był Snowman ze mną. Tak, byłem. Przez tak, jakiś czas. I jego brat tam w tle. Tak. Tak, i mamy nowe mikrofony. Dobra, to cześć. Cześć. Cześć.